Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, które od 1 kwietnia 2011 roku istnieje w nowej formule Instytutu Badawczego, opracowuje i wdraża ulepszone metody, a także coraz bardziej skuteczne techniki badania materiału dowodowego. Wspierany przez profesjonalne doradztwo Rady Naukowej Instytut Badawczy dba o najwyższe standardy zarówno w badaniach naukowych, jak i analizach eksperckich. Zadaniem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji jest naukowe wspomożenie procesów wykrywczych i dowodowych prowadzonych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Oprócz tego w naszej ofercie znajdują się również bazy danych. Staramy się obsługiwać te bazy danych również w tym celu, żeby wspomagać pracę organów ścigania. Wykrywcze bazy danych służą połączeniu śladów zabezpieczonych na miejscach zdarzeń z potencjalnymi sprawcami. W 2005 roku nasze laboratorium, jako pierwsze policyjne laboratorium kryminalistyczne, poddało się audytowi akredytacyjnemu i uzyskało certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy 17025. Akredytacją udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji objętych jest 14 metod badawczych. Wysoka jakość świadczonych usług w naszym laboratorium potwierdzona jest certyfikatem systemu zarządzania jakością wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na zgodność z normą 9001. Intensywna współpraca zagraniczna Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji rozpoczęła się w 1995 roku. To jest w momencie przystąpienia naszego laboratorium do prestiżowej europejskiej sieci Instytutów Nauk Sądowych. Od tej pory eksperci mają możliwość wymiany swoich doświadczeń zawodowych ze swoimi odpowiednikami w Europie. Te działania są oczywiście komplementarne do innych aspektów współpracy międzynarodowej, jak na przykład zaangażowanie się naszego laboratorium w kreowanie polityki Unii Europejskiej w zakresie tworzenia stabilnej, bezpiecznej Europy. W tym roku otworzymy dwa punkty kontaktowe w zakresie wymiany danych daktyloskopijnych i DNA, co znacznie przyczyni się do zwiększenia wykrywalności przestępstw w Europie. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w swojej strukturze organizacyjnej posiada wydziały wspierające pracę ekspertów z zakładów merytorycznych. Są to Wydział Rozwoju Naukowego, popularyzujący metody badawcze i osiągnięcia poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, Wydział Organizacji, odpowiedzialny za obsługę administracyjno-biurową oraz Zespół Finansowo-Księgowy. Ponadto w laboratorium funkcjonują Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, Broni i Mechanoskopii, Biologii, Fizykochemii i Daktyloskopii. Istotna zmiana organizacyjna umożliwiła utworzenie nowych interdyscyplinarnych zespołów odpowiedzialnych za prowadzenie projektów naukowo-badawczych, które już w pierwszym roku działalności Instytutu uzyskały najwyższe noty recenzenckie i wsparcie finansowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki specjalistycznej wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu ekspertów połączonych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji może wykonywać nawet najbardziej złożone ekspertyzy kryminalistyczne. Jest także odpowiedzialne za krajowe kryminalistyczne bazy danych, zbiory i unikatowe pod względem zasobów kartoteki. Jako główny wykonawca usług kryminalistycznych oraz promotor postępu i innowacji w badaniach laboratoryjnych, Instytut Badawczy spogląda optymistycznie w przyszłość, czerpiąc to, co najlepsze ze swoich zasobów technicznych, a przede wszystkim z wiedzy oraz doświadczenia swoich pracowników.